na motywach opowiadania z rozdziału Profesor Spanner z utworu Medaliony Zofii Naukowskiej. Czerwiec 1946. Wojna w Europie skończyła się rok temu. Jednak i tak hitlerowscy najeźdźcy dokonywali o wiele okrutniejszych czynów poza egzekucjami cywili, inteligencji. Te śmiecie w trakcie wojny dokonywały makabrycznych eksperymentów, tak jak te w Auschwitz na czele z aniołem śmierci, doktorem Josephem Mengele, oby zostali schwytani i skazani na okrutniejszą karę śmierci. Ale po kolei, jak się to wszystko zaczęło? Tydzień temu do tajemniczego obiektu, który przypominał rezydencję z czerwonej cegły, przyjechała Komisja Badań Zbrodni Nazistowskich na terenie Polski. Została ona powołana miesiąc temu. Jej zadaniem było odkrycie, na jaką skalę dopuszczono się nieludzkich, okropnych zbrodni, których winowajcami byli naziści. Tego czerwcowego dnia mieli odkryć chyba najbardziej przerażającą prawdę na ten temat. Ich celem był rzekomy Instytut Anatomiczny, gdzie miano badać ludzkie ciało, ale w rzeczywistości tego nie robiono. Po 2 godzinach, kiedy grupa osób wyszła, była w stanie szoku oraz milczenia. To, co tam odkryli, potęgowało zapewne ich strach i przerażenie. Następnie weszli do małego czerwonego domku z cegły i po 15 minutach wyszli jakby dziwni. Wsiedli do swych aut i odjechali bez słowa. Do widzenia. Coś mi mówiło, że to, co tam odkryli, było makabryczne i zaparło mrocznie im dech w piersiach. Sam postanowiłem następnego dnia odkryć, co naprawdę ukrywały te budynki. Po godzinie 13 wyszedłem z domu i skierowałem się do gmachu Instytutu Anatomicznego. Kiedy tak swobodnie wchodziłem, będąc pewien siebie, nagle do dziur nosa wszedł dziwny, mocny, fetorowy zapach. Taki jakby zgniłego mięsa lub rozkładu jakiegoś organizmu. Od razu mnie to zaniepokoiło. Czułem, że to, co tam odkryła komisja wczoraj, mogło przytrafić nawet mnie od reszty. Zacząłem od małego pomieszczenia, z którego miało być zejście do piwnicy na przechowywanie czegoś. Wszedłem powoli, otwierając drzwi, które lekko skrzypiały. Powoli schodziłem w głąb podziemi. Na początku była totalna ciemność, ale częściowo pomieszczenie było oświetlone światłem dnia. To ono pokazało mi to, co zobaczyła tam komisja. Kiedy moje oczy to ujrzały, zmroziło we mnie krew w żyłach. W cementowanych basenach z metalowymi pokrywami leżały blade jak kreda zwłoki, bez głów. Dziwiło mnie to, że były one zachowane w dobrym stanie, jakby nie rozkładały się, mimo że zostały najprawdopodobniej dawno przywiezione. Jednak to było dopiero preludium do przerażających odkryć w tym pseudoinstytucie. W drugim pomieszczeniu znajdowały się kadzie z ogolonymi głowami. W rogu jednej z nich było widać twarz najpewniej 5-letniego chłopca z przymkniętymi oczami i smutnym uśmiechem. Ale to nie wszystko. W następnych pojawiły się ludzie, przecięci na pół. Ale to nie było straszne. Najstraszniejsze w tym było to, że wszystkie te zwłoki miały obdartą dokładnie skórę ludzką. Pozostało im ludzkie mięso. Kiedy wyszedłem z piwnicy, zamykając ją tak, aby nikt nie mógł tego zobaczyć, zżygałem się mocno z powodu widoków oraz tego przeklętego smrodu zgniłego mięsa. Kuźwa, nigdy nie widziałem takich aktów barbarzyństwa. Słyszałem o Auschwitz i komorach gazowych, ale o masakrowaniu ludzkich zwłok poprzez ucinanie im głowy oraz odcinaniu w dokładny sposób ludzkiej skóry? Nie, ale to, co dalej tam na mnie czekało, miało pokazać swoje przerażające oblicze. Przeszedłem do zbudowanego z czerwonej cegły domu, w którym miał się mieścić instytut. Kiedy wszedłem od razu, już można było poczuć zapach taki sam jak w piwnicy, czyli fetor rozkładu. Ale to, co tam na wejściu ujrzałem,
przeraziło mnie do takiego stopnia, że zakryłem nos i usta na kształt maski przeciwgazowej czy pyłowej. We wnętrzu domu mieścił się ogromny kocioł pełen ciemnej cieczy, prawdopodobnie ludzkiej krwi. Ktoś wyciągnął na wierzch wygotowany, odarty ze skóry człowieczy, tors lub jak to woli korpus ludzki. Pozostałe dwa kotły były puste, a na półkach w szklanej szafie leżały wygotowane czaszki i piszczele. Ale to, co się kryło w skrzynkach leżących koło kotła, było najbardziej przerażającym widokiem w moim życiu. Zauważyłem w nich otwierając ułożone warstwami, dokładnie oczyszczone z tłuszczu i spreparowane płaty skóry ludzkiej. Przy ścianie zlokalizowałem piecyk do spalania odpadów i kości. Na wysokim stole leżały kawałki białawego mydła i kilka metalowych foremek. Ja pieprzę. Tym nazistom naprawdę popieprzyło się w głowach. Jak można w taki sposób potraktować człowieka? Żeby z niego wyrobić mydło? Nie wierzyłem w to własnymi oczami. Niemcy potrafili zrobić coś z niczego. Dlatego komisja wyszła stamtąd milcząco, gdyż odkryła, jak z ludzkiego tłuszczu w szybki sposób można było zrobić mydło. Mydło z ludzi. Typowe mydło do codziennych prac w domach. Czyżby ludzie, którzy kupowali je, nie zdawali sobie sprawy, że to była rzecz wykonana z martwych ludzi, nieczystych najpewniej rasowo? Nie wiem, ale jestem pewien jednej rzeczy. To nie był instytut anatomiczny, w którym badano Homo sapiens dla nauki biologii, tylko fabryka do produkcji mydła z ludzkiego tłuszczu. Chciałem jak najszybciej opuścić ten budynek. Uczynienia tego dodawał fakt, że kątem ucha usłyszałem jakby szepty. Byłem bardziej przerażony tym, że ktoś jeszcze mógł tam ze mną być. Może działacz tej komisji, ale nie wiem. I nagle upadłem gwałtownie na ziemię. Jakaś nadprzyrodzona siła objęła mnie za nogi i jednym ruchem wywlekła mnie do ciemnego pokoju, przypominającego salę operacyjną. W pomieszczeniu zapaliło się światło. Cała sala pokryta była krwią oraz zwłokami z odciętymi głowami. Nagle ta siła położyła mnie na zakrwawionym stole operacyjnym. Wszelki opór, który ja stawiałem, był bezcelowy. Leżałem na nim jak przypięty pasami w psychiatryku. Usłyszałem, jak ktoś wchodzi do sali. Sukinsyn wyglądał jak chirurg, ale nie trzymał skalpelu, tylko zakrwawioną siekierę. Adrenalina skoczyła do 100%. To coś powoli przykładało ostrze siekiery do mojej szyi. Zamachnęło się. Nie uwolniłem się. Krzyknąłem, będąc pewny swego losu. Nie! Artykuł z dnia 20 czerwca 1946. Dzisiejszego dnia milicja obywatelska odkryła w budynku dawnego nazistowskiego Instytutu Anatomicznego zmasakrowane i spreparowane ciało mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca odciął denatowi głowę, a następnie wyciął dokładnie jego skórę. Mówi się o klątwie tego miejsca, gdzie kiedyś wyrabiano mydło z ludzkiego tłuszczu w czasie ostatniej wojny. Mówi się, że osoba poszła tam, kiedy Komisja Badań Zbrodni Nazistowskich opuściła tę placówkę, aby z ciekawością zobaczyć, co takiego było przechowywane w budynkach oraz to, że eksperymenty są dalej kontynuowane, mimo ukarania winnych nazistów.